z pierwszej księgi Samuela. W owych dniach Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę. Pochowany on został w swym mieście Rama, a Saul usunął wróżbitów i czarnoksiężników z kraju. Tymczasem Filistyni, zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. Saul jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się. Serce jego mocno zadrżało. Radził się Saul pana, lecz pan mu nie odpowiadał, ani przez sny, ani przez proroków. Zwrócił się więc Saul do swych sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy. Chciałbym pójść i jej się poradzić. Odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest wędor kobieta, która wywołuje duchy. Dla niepoznaki, Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy, rzekł: Proszę cię, powróć mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię. Odpowiedziała mu kobieta: Wiesz chyba, co uczynił Saul? Wyniszczył wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czyhasz na moje życie, chcąc mnie narazić na śmierć? Saul przysiągł jej na pana, mówiąc: Na życie pana, nie będziesz ukarana z tego powodu. Spytała się więc kobieta: Kogo mam wywołać? Odrzekł: Wywołaj mi Samuela. Gdy zobaczyła kobieta Samuela, Zawołała głośno do Saula: Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul! odezwał się do niej król. Nie obawiaj się, co widzisz. Kobieta odpowiedziała Saulowi: Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi. Zapytał się: Jak wygląda? Odpowiedziała: Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel. I upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu pokłon. Samuel rzekł do Saula: Dlaczego nie dajesz mi spokoju, i wywołujesz mnie? Saul odrzekł: Znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mnie opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen. Dlatego Ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić. Samuel odrzekł. Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię i stał się Twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział. Odebrał Pan królestwo z Twej ręki, a oddał je innemu Dawidowi. Dlatego Pan postępuje z Tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś jego głosu. Nie dopełniłeś płomiennego gniewu jego nad Amalekiem, dlatego Pan oddał Izraelitów razem z Tobą w ręce Filistynów. Jutro Ty i Twoi synowie, będziecie razem ze mną, całe też wojsko izraelskie odda w ręce Filistynów. W tej chwili upadł Saul na ziemię jak długi, przeraził się bowiem słowami Samuela. Brakowało mu też sił gdyż nie jadł przez cały dzień i całą noc. Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i, spostrzegłszy, że jest bardzo przerażony, rzekła do niego: Oto służebnica twoja, posłuchała twojego rozkazu. Naraziłam swe życie, będąc posłuszną twym słowom, które do mnie wyrzekłeś. Posłuchaj więc, proszę, i ty, głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kęs chleba. Posil się i wzmocnij, aby wyruszyć w drogę. Wzbraniał się mówiąc, nie będę jadł. Gdy namawiali go słudzy wraz z tą kobietą, posłuchał ich głosu, podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku. Kobieta miała tuczne ciele w swym domu. Pospiesznie je zabiła, a potem wziąwszy mąkę, rozczyniła ją i upiekła prześne chleby. Położyła potem to wszystko przed Saulem i jego sługami. Posilili się i, powstawszy, odeszli jeszcze tej samej nocy.